No i tak, takie jest zakończenie Fear Extraction Point. Pointman najwidoczniej przeżył, jednak... nadal będzie, cóż, jaka to będzie jego egzystencja? Cały czas będzie ścigany najpewniej przez Almę, cały czas będzie ścigany przez siły repliki, topniejące w sumie. Jednak całość przypomina nieco... jego egzystencja, jego sytuacja teraz właściwie przypomina to, co widzieliśmy w tej ostatniej halucynacji, czyli... ten szpital wariatkowy. Po prostu zostaliśmy w jakimś sensie zamknięci. Bo nie możemy się wydostać tak naprawdę z tego miasta, przynajmniej nie teraz. No i cały czas mamy do czynienia z tymi wszystkimi dziwnymi rzeczami, które wysyła nas Alma. Przynajmniej tak to interpretuję, nie wiem. I znów, tak jak mówiłem to wcześniej, to nie ma do końca... dłuższe roztrząsanie tego oczywiście, samo dyskutowanie dla dyskutowania jest okej, ale w kontekście dalszego cyklu oczywiście nie ma sensu, odkąd Extraction Point został wyłączony z kanonu tej gry. To jest... kompletnie inna linia czasowa, czy linia wydarzeń, jak można to nazwać. I tak, w której to Holiday zginął, Jean zginęła i Pointman został praktycznie jedynym ocalałym członkiem oddziału FIR. Prócz koordynatora, jednak on jest tylko koordynatorem. Tak, niestety... I cóż, co można powiedzieć o dodatku? Jak mówiłem na początku, tego zagrajmy. Bardzo dobry, podkręca poziom trudności, co pewnie widzieliście dosyć dobrze. Twórcy bardziej przyłożyli się do konstrukcji poziomów tak, by wypadały na korzyść przeciwników i żeby gracz musiał kombinować, w którą stronę pójść, jak zastosować swoje spowolnienie czasu, w kogo uderzyć, z jakiej broni i tak dalej. Po prostu, nie wiem, może to trochę brzmi, jakbym dawał tej grze za dużo przypisywał jej zasług, jednak nadal myślę, że ta gra, pomimo swojego poziomu trudności, daje graczowi wiele opcji, żeby radzić sobie z przeciwnikami. To nie jest tak jak w przypadku Fira 2, gdzie poziom trudności oznaczał tylko tyle, że przeciwnicy byli bardziej wytrzymali i zadawali więcej punktów obrażeń. Co jest praktycznie zawsze oznaką złego designu. Odkąd nie ma się pomysłu na nic innego, tylko będziesz musiał pakować więcej kul w jednego kolesia. Tutaj właśnie tak nie ma. Tutaj oczywiście przeciwnicy zdają dosyć duże obrażenia, jednak nadal jeśli mamy dosyć dobry refleks, jeśli szybko podejmujemy decyzję, nadal czujemy, że ta gra w jakimś stopniu nas wynagradza za to, że jesteśmy zdecydowani, działamy pewnie i dosyć spokojnie pod wpływem ataku przeciwnika. Nie wiem, takie mam przynajmniej odczucie zarówno w stosunku do części pierwszej, jak i do dodatku. Także jeśli chodzi o klimat, sami zresztą widzieliście dosyć rozbudowane halucynacje, bardzo dziwne. Możemy je interpretować tak jak chcemy, szczególnie tą końcową, tą opcjonalną w sumie końcową halucynację, gdzie Pointman zostaje zamknięty w ciasnej komórce. Można to jakoś przenieść do jego sytuacji pod koniec gry, że zostaje w sumie sam, no sam oraz z Almą, która cały czas, której obecność cały czas na niego wyraźnie wpływa. Poza tym, tak, muzyka nadal dziwna, tak samo jak w części pierwszej, znakomita. Sama rozgrywka niezmieniona, podkręcona o kilka śrubek, jeśli chodzi o poziom trudności. To jest właściwie to, czym dodatek zawsze powinien być. Wykorzystywać to, wszystko dobre to, co było w części pierwszej oraz wprowadzać coś nowego, czyli tak jak to było w przypadku Extraction Point. Dodali nieco własnych rzeczy, typu rozbudowany poziom z metrem, który nieco może się dłużył, jednak chyba taki był jego sens, jakby nie patrzeć. To była swojego rodzaju gehenna, po prostu chcieliśmy końcem końców wyjść i zobaczyć trochę, właściwie odetchnąć świeżym powietrzem, odkąd te tunele stawały się coraz dziwniejsze, coraz ciaśniejsze i coraz bardziej niebezpieczne. No i tak, to w sumie można tyle powiedzieć o dodatku. Bardzo świetny, praktycznie epitom tego, czym dodatek powinien być. Żadne dojenie tytułu, wiecie, odcinanie ostatnich kuponów popularności. Szybko musimy zrobić dodatek, bo gracze zaraz zapomną o podstawce i tak, to nie jest, właśnie nie jest
Nie jest tak w przypadku tego dodatku. Niestety tak już było w przypadku następnego dodatku do Fira, którym był Perseus Mandate, czy Pers... Tak, to tak się wypowiada. Perseus Mandate, który to traktował o nagle niemówionym wcześniej w nigdzie drugim oddziale Fira i o głównym bohaterze, który tak samo jak Poitman ma moc powolnienia czasu, co nie ma zupełnie sensu. Nawet Fir 2 jakoś starał się wyjaśnić to, czemu nasza postać, w sumie tam nasza postać dostawała te moce później i to był opisany, jako tako był wyjaśniony proces tego, że proszę bardzo, to masz tą moc, chyba, o ile pamiętam, bo no, w sumie z Fira 2 nie pamiętam aż tyle, pamiętam wkurzający ostatni etap. No i tak, odkąd mówię już o Firze, nie sposób nie wspomnieć następnych części, które niestety nie sprostały sukcesowi oraz właściwie jakości wykonania części pierwszej oraz dodatku. Co jest bardzo smutne. Niestety Monolith właściwie, nie wiem czy... chyba został wykupiony przez Warner Bros. Albo zaczął z nimi mocno współpracować. I ta kinowość, o której mówiłem w części pierwszej, ta kinowość bardzo dobrze wyważona, która była właściwie znakiem rozpoznawczym Fira. Niestety ta kinowość w części drugiej oznaczała jeszcze większą liniowość, głupie jumpscary. Wszystkie te złe cechy kinowości gry niestety właśnie zostały naznaczone na część drugą oraz część trzecia, która no cóż, leciała już na oparach, można powiedzieć, popularności tego tytułu i jedynym właściwie marketingowym zabiegiem, jaki był stosowany przez dystrybutora, to była kooperacyjna kampania. Co nie powiem, jest do pewnego tam momentu bawi, ponieważ to cały czas gramy po prostu z kimś znajomym i śmiejemy się z gry, nieważne jak zła jest. No i oczywiście jak długo pozwala nam na grę. Jednak już klimatem kolejne części Fira to można zobaczyć, niestety już coraz mniej w nich dziwności. Dwójka jeszcze jako tako ratowała się chyba jednym czy dwoma etapami. Trójka już zupełnie. Trójka już była zwyczajnym strzelaniem do wszystkiego, co się rusza. Masą krwi dookoła, taką brutalnością typowej strzelanki z konsol. No i tak, to można powiedzieć tyle o całej serii. Zaczęła się bardzo dobrze, bardzo obiecująco. Miała niesamowity potencjał stać się jedną z najlepszych serii strzelanek w historii gier. Niestety ten potencjał został bardzo zmarnowany przez, co smutne, ich własnych twórców. Właśnie poprzez wprowadzenie konsolowej kinowatości, wiecie, pozbycia się dziwnego klimatu części pierwszej i w sumie dosyć sporym uproszczeniem poziomu trudności. Ale tak, zawsze będziemy mieli część pierwszą oraz ten dodatek, do którego naprawdę gorąco polecam, zasiądźcie, przejdźcie go i doświadczcie sami. Szczególnie dodatek. Na pewno nie oddałem swoim komentarzem. Trzeba po prostu przejść ten szpitalny etap samemu. Najlepiej, jeśli robicie to w nocy i wtedy to jest maksimum efektu. No i tak, to było tyle, jeśli chodzi o to, zagrajmy Fear Extraction Point. Do zobaczenia w następnych seriach i to był Oscar. Życzę wszystkim miłego dnia.